Poczuj się subtelnie, lekko i świeżo każdego dnia. Odkryj super cienkie Bella Panty Intima. Jedyne wkładki pokryte 100% bawełną. Miękkie i delikatne, bardziej niż myślisz. Bella Panty Intima. Poczuj się subtelnie, lekko i świeżo każdego dnia. Odkryj super cienkie Bella Panty Intima. Jedyne wkładki pokryte 100% bawełną. Miękkie i delikatne, bardziej niż myślisz. Bella Panty Intima. Kilka minut po godzinie 15 to czas na trzeci mecz na korcie centralnym. Właśnie na tę godzinę wyznaczone starcie Krystyny Szmidlowej ze Słowacji kontra Katarzyna Kawa, turniejowa ósemka. Oczywiście reprezentantka naszego kraju. Witam Państwa serdecznie ponownie z kortu centralnego. Wojciech Wiśniewski. Rozpoczynamy te dwa ostatnie mecze na korcie centralnym dzisiejszego dnia. A więc, tak jak mówiłem, Słowaczka kontra Polka. Jeden, w zasadzie ostatni mecz tej pierwszej rundy, jeżeli chodzi o rozgrywki gry pojedynczej. Toczą się jeszcze dwa mecze na kortach bocznych, na korcie numer 1 oraz na korcie numer 3. Teraz nie było na antenie, także kilka spotkań się skończyło. To wyniki tych zakończonych spotkań. Iwieniu Haszowa, Słowaczka pokonała Agul Amanmuradową 6-0-6-3. Warto zaznaczyć, że ten mecz był na kwadrans przerwany, bo dosyć po naszym meczu Szynikowa-Podlińska troszkę się rozpadało nad turniejem. Sędziowie postanowili przerwać gry zarówno na korcie numer 1, jak i na korcie numer 3, ale dosłownie trwało to kwadrans i zawodniczki mogły do gry wrócić. Teraz, jak widzimy, pogoda już z pewnością nie powinna nam przeszkadzać. Iryna Maria Bara pokonała rezerwę z numerem 3 Walerię Strachową 6-1-6-1, więc kolejna z rozstawionych zawodniczek pożegnała się z turniejem. Trwają, jak widzimy, mecze na korcie numer 1. Teresa Smitkowa, turniejowa dwójka, ma kłopoty z Nastią Kolar. Przegrała pierwszego seta 4-6, ale w drugim wydaje się, że ma to spotkanie pod kontrolą, prowadzi 5-4, serwuje 30-0, więc dwie piłki Czeszka od doprowadzenia do trzeciego seta. Bardzo zacięty, wyrównany mecz na korcie numer 3. Teresa Kolarzowa z Czech kontra Ashley Lai ze Stanów Zjednoczonych. 6-4 dla Amerykanki w pierwszym secie, drugi na razie z przełamaniem, bliższa wygrania tego seta. Teresa Kolarzowa prowadzi 4-3. My, nasze zawodniczki na korcie centralnym już po rozgrzewce zmierzają jeszcze do swoich ławeczek i za chwilę to spotkanie będziemy mogli rozpocząć. Katarzyna Kawa, miejsce numer 300 w rankingu WTA, dużo wyżej od swojej rywalki, która obecnie notowana na pozycji 536. Krystyna Szmidlowa, niespełna 19-letnia zawodniczka, jak wiemy, młodsza siostra Anny Karoliny, która grała w turnieju Bella Cup w 2013 roku, doszła tutaj do półfinału. Na razie jest, można powiedzieć, na początku swojej kariery Krystyna Szmidlowa. Ostatnimi czasy grywała głównie w turniejach 10-tysięcznych. Dwukrotnie w dwóch takich turniejach grała w słoweńskim Mariborze. W pierwszym z nich doszła do ćwierćfinału. Przegrała z Mariną Pislak. W drugim poszło już nieco gorzej. Druga runda i porażka z reprezentantką Turcji Argelian. Katarzyna Kawa. Liczymy tutaj na nią bardzo mocno, że dołączy do Magdaleny Fręch i Mai Chwalińskiej i awansuje do drugiej rundy turnieju. No i ewentualny triumf oznaczał będzie pojedynek z Magdaleną Fręch, która czeka na lepszą. Z tej pary rozpoczyna Krystyna Szmidlowa. Dobra, tak teraz w przysiadce. Pierwsza akcja od razu bardzo efektownie wygrana przez Katarzynę Kawę. 0-15. Dobre otwarcie tego spotkania. Dobry, długi serwis Szmidlowej od razu. Poprawia się w tym drugim punkcie. Po najlepiej rozegranym pierwszym zdobywa pierwszy w meczu punkt po 15.
Katarzyna Kawa, co warto zaznaczyć, w tym roku debiutowała w kadrze reprezentacji Polski w meczu Pucharu Federacji naprzeciwko Tajwanowi. W meczu gry podwójnie wspólnie z naszą kapitan Klaudią Jans Ignacik przegrały z duetem rywalek 2-6, 6-7. Piłka przez Kawę, lecąc jeszcze do polskiej zawodniczki urodzonej w Krynicy Zdroju, 24-latka, w tym roku 24 lata będzie kończyła w listopadzie. W ostatnim turnieju dość granym w Puszczykowie, a więc tym naszym 10-tysięczniku krajonym pod Poznaniem, przegrała w półfinale z Walerią Sawinicz, a więc zawodniczką, która także tutaj w Toruniu występowała, bo dzisiaj Waleria Sawinicz odpadła w grze pojedynczej, przegrywając ze Słowenką Tadeją Majerć. Dobry return, otworzyła sobie grę Katarzyna Kawa. Zobaczmy jeszcze raz na to uderzenie returnu. Bardzo dobrze, blisko końcowej linii mierzyła polska tenisistka i mamy pierwszą szansę na przełamanie w tym meczu dla Polki. Na razie cztery nasze zawodniczki prezentowały się na korcie centralnym. Bilans tych spotkań 2-2, a więc przydałaby nam się trzecia zawodniczka w fazie na wysokości drugiej rundy. Smitkowa wygrała drugiego seta z Kolarz i prowadzi. Znaczy jest 1-1 i przerwa za chwilę trzeci set tego meczu. 4-4 w meczu Ashley Lai, Teresa Kolarzowa. Tam drugi set, pierwszy dla Amerykanki. Tutaj niewykorzystana pierwsza szansa przez Katarzynę Kawę. Zobaczmy jeszcze raz na ten return. Ewidentnie naszej zawodniczce nie wyszedł. Doskonałe zagranie backhandem po linii. To chyba najdłuższa wymiana tego spotkania. Nieco krótsze zagranie rywalki. Natychmiast zaatakowała piłkę ze wznoszącej nasza zawodniczka i druga szansa na przełamanie. Dobrym serwisem ratuje się Słowaczka. Długi game na otwarcie już. 8 rozegranych punktów. Tak jak mówiłem wcześniej, wydaje się, że ten mecz może być bardzo wyrównany. Mimo dużej różnicy w rankingu trudno wskazać tak jednoznacznie faworytkę tego meczu. Wydaje się, że no nieco może więcej procent szans na zwycięstwo daje się Polce, ale z pewnością musi być czujna i uważna, by nie pokpić sprawy i to spotkanie zapisać na swoim koncie. Pierwszy podwójny błąd Krystyny Szmidlowej.
3 razy sztuka. Udało się w końcu Polce przełamać Słowaczkę. Brawo, dobre otwarcie. Polki mamy 1-0 z przełamaniem dla Katarzyny Kawy. Na razie mało wygrywających, kończących uderzeń w tym meczu, więcej błędów. Zobaczymy, jak ten mecz będzie nam się w miarę upływu czasu kształtował. Na razie statystyki po 5 minutach. Punkty więcej zdobyte oczywiście przez Kawę w 10 punktach, aż ten gem rozgrywany przy podaniu Słowaczki. Pierwszy podawać będzie nasza zawodniczka. Zobaczymy, jak jest dysponowana serwisowa Katarzyna Kawa. Dobra, tak, szmidlowej, zepchnięta do defensywy Kawa, nie poradziła sobie. Musi uważać na takie właśnie krótsze zagrania, wtedy to Słowaczka będzie z pewnością atakowała, jak to uczyniła w tym momencie. Punkt trafia na konto odbierającej. Prosty błąd Kawy, niepotrzebnie. Takie błędy z pewnością bolą podwójnie, nie było tam żadnego ryzyka. A jednak Polka tą piłkę zepsuła. Dobra, ta piłka, wykonanie Polki tuż przed skrzyżowaniem linii końcowej z boczną. Wpadła w kort 15-30, musi gonić w tym momencie, w tym gemie. Polka po dwóch prostych błędach na początek drugiego gema. Błąd szmidlowej, piłka zbyt mocno uderzona, zobaczmy jeszcze raz za chwilę to uderzenie, właśnie ten forehand zdecydowanie poza linią końcową. Backhand szmidlowej ląduje w siatce i trzy kolejne punkty Katarzyny Kawy i szansa na wyjście, na prowadzenie 2-0. To jest spokojny początek tego meczu, więcej, jak mówiłem, błędów i piłek wygrywanych, no ale w miarę upływu czasu to, idąc może tropem Izabeli Szynnikowej, która też początek słaby, później się rozkręcała, no i pokazała nam naprawdę w drugim secie fajny tenis. Błąd szmidlowy i 2-0 Katarzyna Kawa po dwóch pierwszych słabych, słabo rozgranych punktach, później cztery kolejne na konto
Polki i 2-0 w pierwszym secie. Blisko zakończenia meczu Ashley Lay zmarnowała 3 piłki meczowe w starciu z Terezą Kolarzową. Czeszka przy swoim serwisie walczy o doprowadzenie do wyniku 5-5 w drugiej partii. 15-0. Teraz dobry, długi serwis Szmidlowej. Kłopoty z returną kawy, 15-0. Dłuższa wymiana znowu, no, trafia na konto Katarzyny Kawy. Bardziej przez środek bez zbędnego ryzyka, obydwie zawodniczki próbowały rozegrać tą akcję, ale ostatecznie skończyło się na prostym błędzie Słowaczki. Mamy dwie słowackie zawodniczki. Jedna dzisiaj triumfowała, Vivien Juchaszowa. Dosyć łatwo poradziła sobie, trzeba przyznać, z Aggul Amanmuradową, doświadczoną zawodniczką z Uzbekistanu, ostatnio finalistką turnieju w Isztat. W półfinale tam pokonała Magdalenę Frenk, a więc gdzieś uleciała ta forma ze szwedzkiego miasta. No i tutaj w Toruniu nie zaprezentowała nam się zbyt dobrze. Chwilę ten mecz w drugim secie oglądałem, to bardzo taka rozregulowana, bo zawodniczka z Uzbekistanu uderzała w swoim stylu bardzo mocno, no ale jednak bardzo rzadko trafiała tam, gdzie powinna, no i nie ma się co dziwić, że Juchaszowa wygrała ten mecz bardzo szybko i łatwo. Szkoda teraz zagrania Kawy, dobrze rozgoniła Słowaczkę po korcie, zabrakło jednak postawienia kropki nad i. Kolarzowa wygrała w końcu swojego gema po 5 meczu na korcie numer 3. Trzeba przyznać, że Amerykanka bardzo efektownie prezentująca się na korcie. Dosyć wysoka blondynka, mocno uderzająca piłki. Z pewnością będzie miała tu wielu fanów, jeżeli chodzi o męską część widowni turnieju Bellaka 2016. No zobaczymy, czy będzie grała jeszcze dalej, czy na terenie Kolarzowej to przygoda z turnieju jej się zakończy. Pomysł Słowaczka może miała i dobry, ale gorzej to zagranie zostało przez nią wykonane. Troszkę krótszy backhand chciała zagrać Słowaczka, no. Pomysł naprawdę godny pozazdroszczenia, ale wykonanie już na pewno nie. I szansa na drugie w meczu, przełamanie dla Katarzyny Kawy. Atak do siatki Polki. A teraz źle to zagrała Polka. Wydawało się, że ma wszystko już wyłożone na, można powiedzieć, rakiecie. Piłka z góry grana przy siatce, ale niestety nie spojrzała, gdzie przemieszcza się po korcie rywalka, zagrała wprost na jej rakietę i mamy równowagę. Thank you.
Doskonały drop-shot w wykonaniu. Natarzenie kawy. I szansa na kolejny raz na przełamanie rywalki. Na razie cztery takie szanse miała Polka. Raz, pamiętamy, w pierwszym gemie tego meczu udało się przełamać rywalkę. Stąd to dwugiemowe prowadzenie później dołożyła wygrany swój serwis. Zerwała jednak to uderzenie Polka. Równowaga. Kwadrans gry za nami. 24 rozegrane punkty. Dosyć każdy z tych gemów bardzo wyrównany, trzeba przyznać. Walka w nich jest bardzo zażarta, no ale po wyniku na razie widać, że dużo lepiej w tych decydujących momentach poszczególnych gemów radzi sobie Polka. Szansa Polki, szanse rosną, drugi serwis Słowaczki na razie zaledwie 42% trafionego pierwszego serwisu, a drugi także nietrafiony. No i mamy drugie w meczu przełamanie. Katarzyna Kawa prowadzi 3-0 z dwoma przełamaniami. Poczuj się subtelnie, lekko i świeżo każdego dnia. Odkryj super cienkie Bella Panty Intima. Jedyne wkładki pokryte 100% bawełną. Miękkie i delikatne, bardziej niż myślisz. Bella Panty Intima. Wracamy na kort centralny, widzimy wyniki. I widzimy, że mamy kolejną zawodniczkę w drugiej rundzie. Ashley Lai, Amerykanka, po blisko godzinie 45 minut gry pokonuje Terezę Kolarzową 6-4, 7-5 i melduje się w drugiej rundzie turnieju. Amerykanka czeka jeszcze na swoją rywalkę w drugim meczu, bo wyłania się na korcie numer 1. Tam Tereza Smitkowa w trzecim secie prowadzi z Nastią Kolar 2-1. Więc dwa ostatnie mecze gry pojedynczej. Jeden na korcie numer 1 zmierza ku końcowi. No i ten nasz, który transmitujemy, Katarzyny Kawy z Krystyną Szmidlową. Pierwszy w meczu podwójny błąd serwisowy Polki. Zły początek tego gema, dwa podwójne błędy serwisowe z rzędu, 0-30. Podobnie źle zaczęła po swojego pierwszego gema przy własnym podaniu Polka wtedy. Dwa proste błędy, wyrzucona piłka na aut. Teraz jeszcze gorzej to wygląda, bo nie potrafi wprowadzić serwisu do gry. Cztery razy próbowała, cztery razy piłka
w pole serwisowe. Nie trafiłem teraz w końcu. Się udało i możemy grać. Kolejny jednak teraz prosty błąd za linii końcowej. Nieco może zmuszono do tego błędu, bo mocno zaczęła uderzać piłkę Szmidlowa. 0,40 szansa na odrobienie jednej z dwóch strat podania. No i niestety przegrywa Kawa swoje podania, co gorsza nie zdobywa przy tym ani jednego punktu. Bardzo łatwo Słowaczka pierwszy z dwóch breakpointów odrobiła. Teraz czas, by wygrała własne podanie dwukrotnie. Na razie próbowała dwukrotnie, ta sztuka jej się nie uda. Jeszcze trzy mecze deblowe przewidziane na kortach, na korcie centralnym po tym meczu. NK Kuncikowa, Karolina Stuchla, Turniowe, 1K z Czech kontra Maja Chwalińska, Marcelina Podlińska, więc jeszcze mecz deblowy nas czeka po zakończeniu spotkania szpilowej z Kawą. Świłaniamy pełną obsadę drugiej rundy gry pojedynczej oraz turniej oraz ćwierćfinalistki gry podwójnej. Prosty błąd Słowaczki. Z pewnością będzie miał do siebie pretensje za to uderzenie. Zobaczmy jeszcze raz, jak to wyglądało. Zbyt dużo siły włożyła w to uderzenie i piłka daleko poza linią końcową po 15. Dobry atak do siatki, gorszy jednak już samo wykończenie. Tak nieco wpadła na ten wolę Katarzyna Kawa. Zobaczmy jeszcze raz. Agresywnie chciała to zagrać, ale niestety piłka przez siatkę nie przeleciała. Błąd Polki teraz nie najlepszy okres gry naszej zawodniczki. Z 8 ostatnio rozegranych piłek aż 7 trafiło na konto Słowaczki. I w punktach zdobywanych, co ciekawe, mamy już remis po 17. Dobrze popracowała Polka, zmusiła Słowaczkę do popełnienia błędu. 40-30. Zobaczmy jeszcze raz. Dobre, głębokie uderzenie z forehandu Polki. Szmidlowa z daleko za linią końcową. Nie mogła już tej piłki przebić na drugą stronę. Przed nim dobrym zagraniem teraz fatalny forehand wyrzucony przez Polkę w aut. Szmidlowa wygrywa swój serwis po raz pierwszy, ale cały czas na prowadzeniu Kawa, która prowadzi 3-2. Poczuj się subtelnie, lekko i świeżo każdego dnia. Odkryj super cienkie Bella Panty Intima. Jedyne wkładki pokryte 100% bawełną. Miękkie i delikatne, bardziej niż myślisz. Bella Panty Intima.
wracamy po 24 minutach, 5 gemów za nami, 3-2 Polka na prowadzenie, jak widzimy w punktach, także minimalnie lepsza 18-17 i widzimy, jak bardzo wyrównany jest to mecz, mimo tego, że bardzo szybko Polka prowadziła 3-0. Te gemy jednak były bardzo wyrównane, decydowały ostatnie piłki o losach każdego z poszczególnych gemów. Teraz Polka przy wyniku 3-2 podaje. Dobry serwis. Nie poradziła sobie Szmidlowa z returnem. 15-0. Dobry backhand po linii grany przez Polkę. Wróciła ta skuteczna Katarzyna Kawa z początku tego meczu. Tam przypomnijmy, nie najlepiej radziła sobie Słowaczka, dużo lepiej grała Polka. Później taki moment załamania formy nadszedł u Polki. Dwa kolejne przegrane gemy, a teraz widać, że wraca chyba ta nasza dobra zawodniczka z początku spotkania. 40-0 po dobrym serwisie. Ma do siebie teraz pretensje Szmidlowa, ale chyba nie powinna mieć zbyt dużo, bo piłka trafiła w linię nieco, także utrudniając tym samym odegranie piłki przez Słowaczkę. Niepewnie do tego uderzenia podeszła Słowaczka, widać, bo jak niepewnie czuje się w tym uderzeniu, bardzo mocno tak usztywniona. No i efekt widoczny, piłka uderzona w siatkę i mamy łatwo, bo w 4 punktach gem wygrany przez Polkę, prowadzenie Katarzyny Kawy po 28 minutach 4-2. 3-2 natomiast Teresa Smitkowa prowadzi w trzeciej partii z Nastią Kolar. Tam już blisko 2 godziny panie są na korcie. Doskonale, teraz Polka rozrzuciła rywalkę. Przepraszamy za drobne problemy, już jesteśmy z powrotem na antenie. Wynik 4-2 i po 47 gemie pierwszego seta. Ostatnia bardzo emocjonująca wymiana, ostatecznie wygrana przez Polkę. Wydawało się w pewnym momencie, że Szmidlowa już tą wymianę ma na swoim koncie, ale dobry atak Polki do siatki spowodował zmianę sytuacji. Wymuszony błąd na Słowaczce. Nastia Kolar wyrównuje na korcie numer 1, 3-3 w trzecim secie z Teresą Smitkową. Tam rozpoczyna się trzecia godzina gry. Dobry. Zagranie wcześniejsze Szmidlowej, wydawało się, że ta akcja w połowie kortu powinna przynieść jej punkt, ale prosty, niewymuszony błąd i kolejna szansa na przełamanie dla Polki.
Dobre zagranie Szmigowej, brawo, piłka tuż przed końcową linią. Znalazła się w korcie przewaga Słowaczki na 3 do 4. Chodźmy jeszcze raz. Ciężka to była dosyć piłka. Tak zgrana z doskoku, ale trafiła bez zarzutu w ostatnie centymetry kortu. Brawo dla Szmidlowej, mocne zadanie wyczuła co prawda Katarzyna Kawa, gdzie ta piłka będzie ulokowana, ale była bez szans na odegranie piłki. 4 do 3 prowadzenie Polki, za chwilę jest serwis. Poczuj się subtelnie, lekko i świeżo każdego dnia. Odkryj super cienkie Bella Panty Intima. Jedyne wkładki pokryte 100% bawełną. Miękkie i delikatne, bardziej niż myślisz. Bella Panty Intima. Do 3 dla Katarzyny Kawy, wyniki z innych kortów widzimy. Bardzo równa walka, ponad dwugodzinna na korcie numer 1. Nastia Kolar, Teresa Smitkowa, 3 do 3 w trzeciej partii. Rozpoczął się także mecz deblowy na korcie numer 3. Agul, Aman Muradowa, Walentyna Iwachienko z jednej strony siatki kontra Wanda Lukacz i Izabela Szynnikowa, węgiersko-bułgarski duet. Na razie górą turniejowa trójka, a więc reprezentantka Uzbekistanu i Rosji. Jeżeli chodzi o nasz mecz, 36 minut za nami gry, na razie w punktach 26 do 24, a więc bardzo równy ten mecz i takiego meczu się spodziewaliśmy i na razie zawodniczki nas nie zawodzą, jeżeli chodzi o zaciętość tego meczu. Troszkę lepiej mogłoby być z poziomem gry, ale mamy nadzieję, że będzie w miarę upływu coraz lepiej, coraz bardziej emocjonująco. Przestrzeliła teraz Szmidlowa z 15-0. Nie zdążyła do tej piłki odbitej od siatki. Kawa po 15. Szczęście teraz po stronie Słowaczki. Błąd Kawy. Powinna tak grać. Zbyt mocne uderzenie. Nie podjęła zbyt dużego ryzyka grając przez środek. 15-30 było. Komfortowe prowadzenie. 3 do 0 z dwoma przełamaniami za chwilę. Może być na tablicy wyników remis. Prosty błąd teraz Szmidlowej, długa wymiana, a znowu niestety zakończona błędem. Zobaczmy jeszcze raz, tak bardzo wyraźnie ta piłka w korytarzu deblowym.
Teraz wszystko zaczęło się od dosyć szczęśliwego returnu Słowaczki. Ostatecznie jednak piłka, punkt dla Polki. Ale była w bardzo trudnej sytuacji. Popatrzmy na tą akcję jeszcze raz. No i tutaj wolej z backhandu wyrzucony daleko poza linię boczną. Boiska niełatwe to było zagranie, ale z pewnością wymagamy od takich zawodniczek, by trafiały w takich zagraniach w kort. Kawa dobrym serwisem kończy tego ogiema. Wydawało się, że będą szanse na przełamanie dla rywalki. Ostatecznie obyło się bez breakpointów. Kawa po 40 minutach prowadzi 5-3. 30 punktów, 29 wygranych przez Polkę, 26 przez Słowaczkę. Zbliżony poziom pierwszego serwisu, nieco lepiej w tych punktach wygrywanych po pierwszym serwisie wygląda sytuacja u Szmidlowej. Trzy piłki. Polka od zwycięstwa w pierwszym secie. Dobre zagranie kawy, 0-30. Dwie piłki Polka od Niema i od wygrania pierwszej partii. Zobaczmy, dobry return. Ruszyła co prawda Szmidlowa, ale była zbyt daleko ustawiona, by tą piłkę na stronę Polki przebić. 0-30. Szkoda tego zagrania Polki. Była szansa na to, by iść do siatki, zaatakować rywalkę. Ewentualnie zdobyć kolejny punkt w gemie. Niestety nie udało się. 15-30. Cały czas jednak Słowaczka w opałach w tym gemie. Return wyrzucony na out po 30. Nie chce tanio sprzedać skóry. Szmidlowa walczy, pozostanie w tym gemie, oczywiście jeszcze w tym pierwszym secie. Ale to tylko przez pierwszy grę kawa natychmiast. Szmidlowa ma kłopoty, tak też było w tym momencie. Uderzenie forehandem, return z forehandu blisko stóp Słowaczki wylądował i pierwsza piłka setowa dla Polki. Za długi ten serwis. Idealnie w linię spadła ta piłka po zagraniu Katarzyny Kawy. Błąd później Szmidlowej kończy tę pierwszą partię. 6-3 dla Polki po 43 minutach gry. Poczuj się subtelnie, lekko i świeżo każdego dnia. Odkryj super cienkie Bella Panty Intima. Jedyne wkładki pokryte 100% bawełną. Miękkie i delikatne, bardziej niż myślisz. Bella Panty Intima.
Ktoś kurwa usiadł na przycisku, Patryk. Wracamy na drugą partię meczu Katarzyny Kawy z Krystyną Szmidlową. 6-3 w pierwszym secie dla Polki. Ona też zaczynać będzie drugą partię. Spójrzmy na statystyki tego meczu. 34 punkty zdobyte przez Kawę, 28 przez Szmidlową, więc dosyć wyrównany to pojedynek. Są biorąc pod uwagę aż 3 gemy różnicy. Jeżeli chodzi o pierwszy serwis, bardzo także porównywalnie 55% Kawa, 52% Szmidlowa. Przełamania tu, zdecydowana przewaga Kawy 3-8, jeżeli chodzi o Polkę, jedna szansa Słowaczki, jedna szansa wykorzystana. Jeszcze chwilę musimy zaczekać, bo nierówna jest nawierzchnia kortu z jednej strony, sędzia główny poszedł, pofatygował się, nieco chyba zbyt dużo wody zostało wlane na kort, no i musimy chwilkę odczekać, aż ta woda zostanie wchłonięta, ale chyba jest wszystko w porządku. Wystarczyło nieco wyrównać nawierzchnię na tuż za placem, no i można kontynuować grę. W międzyczasie Teresa Smitkowa awansowała do drugiej rundy, pokonała Nastię Kolar 4-6, 6-4, 6-3 dla Czeszki. Czeszka w drugiej rundzie zmierzy się z Ashley Lai, a więc mamy już 15 z 16 zawodniczek, które grać będą w drugiej rundzie. Ostatnią właśnie jest wyłaniana ostatnia w meczu, który oglądamy. Więc jutro możemy swobodnie rozgrywać od pewnie godziny 10 mecze. Drugiej rundy jeszcze planu na poszczególne korty nie ma w ciągu dnia. W ciągu, myślę, meczu, w czasie meczu deblowego ten plan z pewnością już będzie. Będziemy mogli Państwu przekazać, byście się mogli zapoznać z tym, jakie mecze to na naszej antenie będziemy pokazywać, ale w zasadzie mamy pewność, że mecz Mai Chwalińskiej, Magdaleny Frenk, mamy nadzieję, że z Katarzyną Kawą, bo Magdalena Frenk czeka na lepszą z tej pary. Myślę, że te dwa mecze singlowe z pewnością znajdą się na korcie centralnym, a co za tym idzie także przed naszymi kamerami. Prosty błąd Kawy i po 15 w pierwszym gemie drugiej partii. Szmidlowa wyrzuca piłkę dosyć wyraźnie w aut, 30-15. Mało takich technicznych, bardziej zagrań w tym meczu, dużo
takiego tenisa bardziej technicznego. Widzieliśmy w meczu Magdaleny Frejach, czy też w wczorajszym meczu Mai Chwalińskiej. No tu zawodniczki jedna i druga stawia raczej na siłę swoich uderzeń i głównie za linii końcowej. Mało zagrań przy siatce, może dwa, czy bądź trzy razy zawodniczki były przy taśmie. Tak to wszystko grane z linii końcowej. No teraz dobre siłowe uderzenie w najwyższym punkcie siatki. Ta piłka nad najwyższym punktem siatki uderzona i mamy po 30. Prosty bądź teraz Szmidlowej po dobrym zagraniu poprzednim, teraz jednak piłka wyrzucona w aut. Szansa na granie pierwszego gema przez Kawę. Backhand, spróbowała backhandem po linii zagrać Szmidlowa, jednak ten granie nieudane. W 6 punktach wygrywa swoje podanie Kawa. Prowadzi 1-0 w drugiej partii. Niezadowolenie na twarzy Słowaczki, trudno się dziwić. Nie układa się jej to spotkanie i po jej myśli. Statystyki na naszych ekranach, 37 do 30 punktach wygrywanych. Słaby teraz ten, pogorszył się znacznie. Pierwsze podanie Polki przy tym pierwszym gemie drugiego seta. Nie trafiła pierwszym podaniem, od razu to widać jak na dłoni w statystykach. Nie był na tyle zły ten pierwszy i drugi serwis, by dać rywalce szansę na przełamanie. Doskonałe zagranie Kawy, backhand po krosie, dobrze otworzyła sobie najpierw o tym zagraniem, zapędziła w forehandowy ruch Słowaczkę, później zagranie backhandem. Drugą część kortu nie bronioną przez Słowaczkę, 0-15. Zabrakło jednego kroku do dobrego uderzenia tej piłki. Powinna nieco wyjść do przodu. Zobaczyła, że ta piłka jest krótsza, no i widać jak na dłoni, że musiała w takim wypadzie tą piłkę grać. Nie udało się trafić w kort. 0-30. Zły początek Słowaczki, podobnie jak w pierwszym secie, tam od razu zrobiło się 3-0 dla Polki. No i tą tej straty do końca z pierwszego seta nie udało się odrobić. Brawo, Katarzyna Kawa. Forehand grany to już gdzieś za korytarza deblowego. Doskonałe uderzenie po prostej. Zobaczmy to na to zdanie jeszcze raz, bo warto. Gdzieś już poza kortem, ale doskonale w sam narożnik pola gry przeciwniczki. 40
0,40, a więc 3 piłki na przełamanie dla Polki. 15. Teraz dobry serwis jeszcze. Spojrzałem na ten ślad Polka, ale nie ma wątpliwości, był to dobry serwis teraz zaznaczony, by później przy ewentualnie jakiejś spornej piłce nie było wątpliwości. Po dobrym zagraniu poprzednim Słowaczki teraz znowu piłka wpakowana z całej siły w siatkę. No i mamy 2-0. Kolejny raz daje się w tym meczu przełamać. Szmidlowa po raz czwarty traci swoje podanie. Na chwilkę przerwy, bo będzie zmiana piłek. W tym momencie sędzia pofatygował się ze stołka i będziemy zmieniać. Będziemy nowym kompletem piłek. Spójrzmy na korty boczne start Wisła. 4-2. Anban Muradowa i Wiochnienko prowadzi z Lukacz i z Szynnikową. To jest mecz pierwszej rundy gry podwójnej. Na korcie numer 1 jeszcze ta gra nie ruszyła. Tam 3 Ukrainki, siostry Kolb, Marina i Nadia z jednej strony siatki kontra ich rodaczka Strachowa w parze z Justyną Jagołką. Strachowa, Jagołka podrażnione w grze singlowej, odpadły w pierwszej rundzie, a więc będą chciały sobie nieco pograć na pewno w grze podwójnej, powetować te straty, które poniosły w singlu. Siostry Kolb grały w eliminacjach. Malinie te kwalifikacje się udały, przeszła dwie rundy, pokonując m.in. rozstawioną z numerem pierwszym Białorusinkę Tolibową w pierwszej rundzie. Nadia, będąca rozstawiona w eliminacjach z numerem 5, odpadła już w pierwszym meczu. Serwisowy Katarzyny Kawy. Spójrzmy, który pierwszy. Nie było ani po jednej, ani po drugiej stronie asa serwisowego, a więc mamy pierwszy w statystyce as po prawie godzinie gry. 59 minuta gry w tym momencie na korcie centralnym. Opolewała na drugiego asa z rzędu. Chciała do środka takim mocnym, solidnym uderzeniem zakończyć od razu tą wymianę. Nie udało się. Sporo przypadków w tej wymianie. Najpierw piłka w samą linię trafiła po uderzeniu Polki, później nieczysto trafiła Szmidlowa. O, spójrzmy jeszcze raz. Musiała Kawa iść do przodu, także to zagranie. Chciała wrócić Kawa na koniec kortu, ale widziała, że wyszło jej bardzo krótkie zagranie, no i musiała zamknąć tam akcję przy siatce. Udało się to w 100% i mamy 30-15. A także w takich sytuacyjnych piłkach należy zachować czujność i tam czujność w tej akcji polska tenisistka pokazała. Dobrze, teraz Kawa bardzo głębokie uderzenie w samą linię boczną kortu. Zobaczmy jeszcze raz, o tak, może kilkanaście centymetrów dosłownie przed końcową linią, ale Szmidlowa nie potrafiła tej piłki odpowiednio uderzyć, by trafić w kort. Podobnie jak przy tym returnie Kawa, bardzo mocny serwis, wygrywające uderzenie i prowadzi polska zawodniczka w drugim secie 3-0. Poczuj się subtelnie, lekko i świeżo każdego dnia. Odkryj super cienkie Bella Panty Intima. Jedyne wkładki pokryte 100% bawełną.
Miękkie i delikatne, bardziej niż myślisz. Bella Pante Intima. Godzina gry równo za nami, 46 do 33 punktach wygrywanych przez Polkę. Prowadzenie w meczu, przypomnijmy, 6-3, 3-0, więc na dobrej drodze jest nasza zawodniczka do awansu do drugiej rundy i starcia jako ze swoją reprezentacyjną koleżanką Magdaleną Fręch, bo przypomnijmy, zarówno Katarzyna Kawa, jak i Magdalena Fręch były w kadrze Polski na mecz z Tajwanem w Pucharze Federacji, co mało tego, obydwie na korcie się pojawiły, Fręch w grze pojedynczej, Katarzyna Kawa w grze podwójnej. Szmilowa przy wyniku 0-3. Prosty błąd Szmidlowej po 15. Zawodzi zdecydowanie ta słowacka zawodniczka. Dużo więcej chyba należało się spodziewać po jej występie. Ale najlepiej radzi sobie na korcie centralnym. Teraz niejako w zaprzeczeniu tych słów dobry serwis. Niestety dwa proste błędy Katarzyny Kawy i 40-15 dla Słowaczki przy własnym podaniu. Szansa w końcu na wygranie pierwszego gema od po 5 kolejnych przegranych, co warto zaznaczyć. 5 gemów z rzędu udało się Polce wygrać. Może teraz ta pasta zostanie przerwana. Uwaga, walka o tego czwartego gema. A teraz przesadziła z tym uderzeniem Katarzyna Kawa. Bardzo duży ten aut i przewaga Szmidlowej. Na 1-3 w drugim secie.
teraz zupełnie nieudane te dwa zagrania. Polki mamy pierwszy gem w drugim secie dla Krystyny Szmidlowej. Cały czas jednak prowadzenie Polki 3 do 1. Pierwszy set także zakończony na korcie numer 3. Lebel Amanmuradowa i Wachnienko pokonuje Lukacz Szczynnikową 6 do 3. Cały czas nie rozpoczął się mecz na korcie numer 1. Tam starciem sióstr Kolb kontra ich rodaczka Strachowa oraz Polka Justyna Jegołka. Cały czas ten mecz jeszcze nie ruszył. Miał się on rozpocząć zaraz po meczu Smitkowa Kolar. Być może jest jakieś oczekiwanie, na którym zawodniczego chociaż tak spoglądam, tylko Strachowa dzisiaj grała w singla i odpadła bardzo szybko po ugraniu zaledwie dwóch gemów z Rumunką Iriną Marią Barą. Teraz za krótkie to uderzenie forehandowe Słowaczki. Nieudane to zagranie Polki. Zobaczmy czas out wyraźny po 15. Doskonale kawa forehandem po linii 30-15. Minimalny od. Podniosła rękę do góry w tym geście, pokazując rywalce, że tak tą piłkę, droga koleżanko, wyrzuciłaś na aut. 40-15 i piłka na 4 do 1 dla Polki. Dobry teraz atak backhandowy Szmidlowej. Zobaczmy jeszcze raz, jak to wyglądało. Klucza piłka natychmiast wykorzystana przez Słowaczkę i mamy 40-30. Jeszcze jedna szansa na zamknięcie tego game'a. Na aucie, a więc mamy czwartego gema w tym meczu dla Katarzyny Kawy, która prowadzi 4 do 1 w drugiej partii. Poczuj się subtelnie, lekko i świeżo każdego dnia.
Odkryj super cienkie Bella Panty Intima. Jedyne wkładki pokryte 100% bawełną. Miękkie i delikatne, bardziej niż myślisz. Bella Panty Intima. Wracamy na kort centralny, widzimy wyniki z pozostałych kortów w końcu. Na kort numer 1 wyszły tenisistki, siostry Kolb kontra Jagołka i Strachowa. Tam rozpoczyna się to spotkanie od serwisu Ukrainek. Drugi set w meczu, Aman Muradowa i Wachnianko kontra Szynikowa, Lukacz. 1-0 w drugiej partii dla rozstawienia z numerem 3 Debla z Uzbekistanu i Rosji. Już nawet 2-0, więc 6-3, 2-0 dla Aman Muradowej i Iwachnianko w spotkaniu z Szynikową i Lukacz. Szmidlowa przy wyniku 1-4. Bezwzględnie ten gem musi Słowaczka wygrać, by jeszcze myśleć o odwróceniu losów rywalizacji. Doskonale jednak rozrzuciła Jemkawa po korcie. Trzeba przyznać, że ma takie przebłyski polska zawodniczka, no ale jeżeli mam być szczery, to ten mecz do najlepszych widowisk tenisowych nie należy. Jeżeli chodzi o pokazywane przez nas mecze, to bardzo niestety nisko oceniam poziom tego meczu. Dużo bardziej przypadły mi do gustu chociażby wczorajsze mecze, mimo że były może bardziej jednostronne niż ten, ale było w nich więcej urozmaiconego tenisa, więcej ciekawych akcji, więcej inteligencji na korcie, myślenia, troszkę gry skrótami. A tutaj jest takie, można powiedzieć, uderzanie zza linii końcowej, która mocniej. No i na razie tą silniejszą jest Katarzyna Kawa. 0-30 Szmidlowa. Ratuje się teraz dobrym serwisem, a jednak nie, bo jednak piłka nie trafia w karo. Serwisowe drugie podanie Słowaczki. No teraz przesadziła znowu z siłą Kawa. Trzeba było może zagrać po prostej, tam było trochę więcej miejsca na to uderzenie, zdecydowała się nagrać po krosie. Zobaczmy jeszcze raz, no zdecydowanie lepszy chyba pomysł byłby grania po linii prostej. Kolejny prosty błąd Szmidlowej. Także nie wygląda na tenisistkę, która jeszcze miałaby się zerwać do walki w tym meczu. Piłka na 5-1 i w zasadzie spokojne, pewne prowadzenie polskiej tenisistki. Podwójny błąd serwisowy Szmidlowej. 5-1 dla Polki. Wydaje się, że ten gem, który teraz będzie za chwilę, przy którym będzie podawała Kawa, powinien być ostatnim w tym meczu. Piąty podwójny błąd serwisowy Szmidlowej. No i 6-3, 5-1 wszystkie atuty w dłoni i w serwisie teraz Katarzyny Kawy, by za chwilę stać się ostatnią zawodniczką drugiej rundy turnieju Bella Cup 2016. 15-0. Dobry serwis, 15-0. Linia kara serwisowego trafiła Katarzyna Kawa.
30. 0. Kolejny prosty błąd. Szmidlowej 0. 30-0 oczywiście. Dwie piłki Polka od meczu. Słowaczka miała tutaj podjąć walkę i jakoś szaleńczo rzucić się do odrabiania stad. Wydaje się już pogodzona z losem tego, że turniej w Toruniu zakończy już po pierwszym meczu. Szkoda tego zagrania, dobrze rozrzuciła rywalkę po korcie, zagranie tak forehandem w siatkę. 30-15. Błąd serwisowy. Czwarty w tym spotkaniu Polki mamy po 30. Ktoś nie kwapi się do zakończenia tej rywalizacji Polka. Jak najszybciej zdobyć dwa punkty i spokojnie przygotowywać się do jutrzejszego meczu z Magdaleną Fręch. Teraz 40-30. Pomogła siatka. Piłka nie przeszła na drugą stronę. Było bardzo niebezpiecznie, z pewnością Kawa spojrzała w tą stronę, gdzie ta piłka spadnie, ale ostatecznie po stronie Słowaczki. No i mamy pierwszą piłkę meczową w tym spotkaniu po godzinie i 18 minutach gry. No i asem serwisowym, ale więc najlepiej jak można zakończyć tenisowe spotkanie, kończy Katarzyna Kawa 6-3, 6-1, można powiedzieć, po meczu, tak w zasadzie bez historii. Pod każdym względem Katarzyna Kawa była tenisistką lepszą, skuteczniejszą i zasłużenie wygrała to spotkanie. Patrzmy jeszcze na statystyki. 60 do 43 punktach wygranych. Pierwszy serwis u jednej, drugiej, nie najwyższej klasy. Dwa asy po stronie Polki, cztery podwójne, ani jednego asa. Szmidlowa, pięć podwójnych błędów serwisowych, jeżeli chodzi o breakpointy. Tylko jedna szansa Szmidlowej, co prawda wykorzystana, ale tu dużo skuteczniejsza Kawa na 11 szans, 5 wykorzystanych przez Polkę. Godzina 19 dokładnie rzecz biorąc pokazał zegar na koniec tego spotkania. Więc skończyliśmy tym samym gry pojedyncze. Jeżeli chodzi o pierwszą rundę, poznaliśmy zawodniczki, które wystąpią w drugiej rundzie turnieju gry pojedynczej. Katarzyna Kawa zagra jutro z Magdaleną Fręch, a przed nami na korcie głównym jeszcze jeden mecz gry podwójnej pierwszej rundy. Turniejowa jedynka Czeszki, Lenka Kuncikowa, Karolina Stuchla kontra Maja Chwalińska i Marcelina Podlińska, więc młode polskie nastolatki, które do gry deblowej otrzymały dziką kartę i za chwilę to spotkanie na naszej antenie. Chwilka przerwy i wracamy z tym meczem. Poczuj się subtelnie, lekko i świeżo każdego dnia. Odkryj super cienkie Bella Panty Intima. Jedyne wkładki pokryte 100% bawełną. Miękkie i delikatne, bardziej niż myślisz. Bella Panty Intima.